powiat lubaczowski zajmuje przygraniczne północno-wschodnie tereny województwa podkarpackiego. Od wschodu graniczy z Ukrainą, od zachodu z powiatem przeworskim i jarosławskim, a od północy z powiatem biłgorajskim i tomaszowskim. Położony jest malowniczo w obrębie dwóch makroregionów geograficznych – Kotliny Sandomierskiej i Roztocza. Powierzchnia powiatu to 1308 km kwadratowych, które zamieszkuje około 58 tysięcy mieszkańców. W skład powiatu wchodzą obecnie gmina miejska Lubaczów, trzy gminy wiejsko-miejskie – Cieszanów, Narol i Oleszyce, cztery gminy wiejskie – Choryniec-Zdrój, Lubaczów, Stary Dzików i Wielkie Oczy oraz cztery miasta – Lubaczów, Oleszyce, Cieszanów i Narol. Centrum administracyjnym, gospodarczym, jak i kulturalnym całego regionu jest obecnie miasto powiatowe Lubaczów. Powiat lubaczowski ma swój specyficzny i indywidualny charakter ukształtowany przez środowisko przyrodnicze i bogatą historię swoich terenów. Postrzegany jest głównie jako kraina rolnicza i region o walorach rekreacyjno-turystycznych. Głównym walorem gospodarczym powiatu są lasy zajmujące ponad 63 tysiące hektarów, co stanowi ponad 47% jego powierzchni. Bardzo ważnym bogactwem ziemi lubaczowskiej są surowce mineralne i kopaliny. Do najważniejszych należy zaliczyć gaz ziemny i siarkę. W gminie Choryniec-Zdrój eksploatuje się lecznicze wody siarczkowe na potrzeby działających uzdrowiskowych zakładów przyrodoleczniczych. W choryneckich uzdrowiskach wykorzystuje się również borowinę leczniczą. Granice powiatu lubaczowskiego obejmują interesujące rejony geograficzne, które stają się celem zainteresowania coraz większych rzeszy turystów grupowych i indywidualnych. Bogate środowisko przyrodnicze uzupełniają liczne zabytki architektury sakralnej i pałacowej. Niektóre spośród nich to prawdziwe perły. W ramach promocji, a także kultywowania dorobku kulturalnego i tradycji ziemi lubaczowskiej, powiat przez lata organizował i nadal organizuje imprezy kulturalne związane z dziedzictwem naszych ziem. Zalesiony powiat lubaczowski to doskonałe miejsce do uprawiania turystyki rowerowej. Sprzyja mu także wybudowany w 2015 roku wschodni szlak rowerowy Green Velo, prowadzący m.in. przez powiat lubaczowski. Na bazie szlaku powiat od 5 lat organizuje roztoczański rajd rowerowy Green Velo. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większym uznaniem wśród turystów z całej Polski. Takim początkiem dominującym, stanowiącym powiaty było nasze spotkanie z premierem Buzkiem na Zamku Królewskim i tam wręczono nam aktę stanowiące powiaty, także dokument ten jest dokumentem źródłowym, od którego to wszystko się zaczęło. Nikt nie wiedział, jak powiaty mają wyglądać. Wszystkie uchwały trzeba było stabilizujące, czy stanowiące prawo powiatowe trzeba było od początku przeprowadzić. Ponad 400 km dróg do roboty. Wszystkie drogi niestety były drogami zniszczonymi w stopniu dużym. Szpital w budowie jako inwestycja centralna. Wszystkie szkoły do przebudowy, cieknące dachy, kotłownie stare na węgiel, więc trzeba było je przebudowywać. Nieszczelne okna, termomodernizację budynków. Na wszystko brakowało pieniędzy. Zresztą nigdy w samorządach pieniędzy nie było za dużo i trzeba było sobie jakoś z tym się zmierzyć. Później przyszły środki unijne. Było trochę inne finansowanie. Przy mniejszym udziale środków własnych można było sfinansować inwestycje. Akcja Wyborcza Solidarność zawiązała koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym i utworzyliśmy wspólnie pierwszy
rząd tak jakby powiatowy, starostą został pan Józef Michalik, ja byłem przewodniczącym rady. Jak to zwykle, pierwsze początki rady, nowi ludzie, nowe problemy, ale potrafiliśmy jakoś w zgodzie przez te dwa lata funkcjonować. Zostaliśmy przyjaciółmi do chwili obecnej, podajemy sobie ręce. Naprawdę bardzo miło wspominam te początki, chociaż nie były łatwe, były trudne, ale czego żeśmy, coś wspólnie dla powiatu zrobiliśmy. Władzę w szóstej kadencji powiatu mamy pełną świadomość odpowiedzialności za stan majątku, za dorobek naszych poprzedników, którzy pozostawili po sobie trwały ślad, zmodernizowali i unowocześnili zasoby powiatowe, a naszym celem jest stworzenie nowych perspektyw rozwoju, zwłaszcza we współpracy z Zarządem Województwa Podkarpackiego, zwłaszcza z panem marszałkiem Władysławem Ortylem, który wiele uwagi poświęca naszemu powiatowi i rozumie potrzeby jego rozwoju, co możemy zauważyć w postaci chociażby już oddanych dwóch obwodnic. Nowe perspektywy roztacza przed nami otwarcie kopalni siarki w Baszni oraz tereny inwestycyjne Mieleckiej Strefy Ekonomicznej, którymi dysponuje miasto Lubaczów. Jeśli do tego dołożymy plany modernizacji linii kolejowej 101, to stworzymy potencjalnym inwestorom dogodne warunki do inwestowania. Urząd Marszałkowski także wykorzystuje potencjał Roztocza, jego walory turystyczne do promocji naszego terenu, Podkarpacia, jak i powiatu lubaczowskiego. Pan marszałek kładzie też duży nacisk na rozwój uzdrowiska w Choryńcu. Naszą ambicją byłoby nawiązanie współpracy między szpitalem powiatowym w Lubaczowie a uzdrowiskiem w Choryniec. W celu, nie ukrywam, tutaj poprawy sytuacji szpitala lubaczowskiego i stworzenia dla niego perspektyw rozwoju w kooperacji z uzdrowiskiem. Jako starostwo powiatowe podjęliśmy działania pod kątem promocji naszego powiatu. Zapoczątkowaliśmy w pewnym sensie uruchomienie promocji związanej z nawiązaniem współpracy z sąsiadującym powiatem tomaszowskim i sąsiadującymi gminami, nadleśnictwami wraz ze środowiskiem naukowym, żeby wytyczyć tak zwaną trasę geoturystyczną Roztocza Wschodniego. Na jednym ze spotkań na bardzo szerokim gremium gościliśmy również zastępcę dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego, który przekazał nam bardzo cenną informację. Międzynarodowy Zespół Ekspertów UNESCO na sesji w Paryżu w dniach 25-28 lutego 2019 roku pozytywnie zarekomendował utworzenie transgranicznego rezerwatu biosfery Roztocze. Decyzja o ustanowieniu Roztocza może być podjęta na 31 sesji posiedzenia plenarnego programu Człowiek i Przyroda UNESCO, która odbędzie się w Paryżu w dniach 17-21 czerwca 2019 rok. Czyli już w czerwcu możemy mieć kolejny bardzo szeroki obszar, jeżeli chodzi o UNESCO. Cerkiew w Radróżu jest jednym z obiektów na terenie naszego powiatu. Teraz możemy być kolejną częścią, bo Roztocze to kraina geograficzna rozciągająca się od Kraśnika aż po sam Lwów. Stąd ta nazwa Transgraniczny Rezerwat Biosfery. Na tym Roztoczu ma zostać wyznaczona trasa geoturystyczna Roztocza Wschodniego po największych atrakcjach naszego regionu.